Moim i Państwa gościem w studiu jest dzisiaj psycholog Rafał Dryja. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat trudny, dlatego że zastała nas też trudna rzeczywistość. Próbujemy się do niej przyzwyczaić. Właśnie, czy z tematem wojny jesteśmy w stanie się oswoić? Jesteśmy w stanie się oswoić. Mamy na myśli oczywiście wojnę na Ukrainie. Jesteśmy w stanie się z tym oswoić, ponieważ zawsze musi minąć jakiś czas, żeby człowiek dostał więcej informacji w danym temacie, żeby wiedział, jak się zachowywać, jak reagować i przez to nabiera, przez tą informację, którą otrzymuje, nabiera spokoju. No właśnie, ale pojawiają się też głosy, przynajmniej ja się spotkałam z takimi głosami, że osoby dawkują sobie tę ilość informacji z uwagi na to, że czują się przytłoczone właśnie tym nadmiarem. Więc pytanie, co jest lepsze? To znaczy, czy powinniśmy obserwować na bieżąco to, co się dzieje i w ten sposób mieć takie poczucie, no pewnie złudne, ale trochę mamy takie poczucie, że mamy większą kontrolę tak, nad tym, co się dzieje, bo jesteśmy na bieżąco, czy jednak powinniśmy sobie dawkować, żeby właśnie te informacje nas nie przytłoczyły? Dokładnie tak. Uważam, że powinniśmy dawkować, mieć ogólny pogląd na daną sytuację, ale nie bombardować się tymi informacjami codziennie, bo mamy swoją też psychikę, swój jakby bufor i bombardowanie się tym wszystkim nie będzie działać na nas korzystnie. Dla dorosłych to jest trudny temat, natomiast wydaje mi się, że jeszcze trudniejszy jest to temat dla dzieci, które nie rozumieją tego, co się dzieje. I no, też spotkałam się z takimi przypadkami osób, które mówią, że dziecko jest w szkole, i ze znajomymi, z kolegami wymieniają się jakimiś informacjami, pokazują sobie filmiki, ale nie rozumieją, co się dzieje i nie zawsze otrzymują odpowiedzi na to, rzeczywiście, co ma miejsce za naszą wschodnią granicą, a przecież w klasie pojawiają się już nowi koledzy właśnie za tej wschodniej granicy. Jak dziecku wytłumaczyć taki temat? Z dzieckiem przede wszystkim należy na ten temat rozmawiać. Absolutnie nie unikać tematu, ponieważ dziecko ma dostęp do informacji. Jak nie przez tablet, swój własny, tak przez telewizor, przez radio, przez kolegów w szkole, przez to, że zauważa, że są nowe osoby w jego klasie, mam na myśli dzieci z Ukrainy, więc to dziecko będzie miało wiele pytań. Może się też pojawić u niego strach, może się pojawić u niego lęk, więc nie należałoby tutaj unikać tego tematu, tylko normalnie z nim porozmawiać. Ale tłumaczyć dokładnie, tak jak z dorosłym rozmawiać, tłumaczyć dokładnie to, co się dzieje, że rzeczywiście tam jest wojna, że jedno państwo zostało zaatakowane przez drugie, czy bardziej na miękko jakoś ten temat przedstawiać i mówić, że wszystko będzie w porządku? To wszystko zależy od dziecka, zależy od wieku, jego dojrzałości. Natomiast trzeba mu powiedzieć o fakcie, że wojna jest rzeczywiście i co bardzo ważne, zapytać się, co na ten temat sądzi, jak się czuje. I teraz odpowiedzi są dwie. Albo podchodzi do tego pozytywnie, czyli się tym nie przejmuje, wie o tym, że coś takiego ma miejsce, ale ogólnie żyje dalej. Natomiast w momencie, kiedy dziecko już czuje lęk, czuje strach, już należy z nim porozmawiać, uświadomić go, że na ten moment w jego kraju, w Polsce, jest bezpiecznie. I to powinien brać pod uwagę. Czuć się bezpiecznie, nie myśleć o tym, co może być. I co bardzo ważne, to, żeby dorosły powiedział dziecku, że ma się tym nie przejmować, bo to jest sprawa dorosłych. Ściągnięcie odpowiedzialności i przerzucenie na dorosłych. Czyli dzieci powinny w tej sytuacji pozostać dziećmi, po prostu? Oczywiście, jak najbardziej tak. Dziecko ma funkcjonować w swój normalny sposób. Chodzić do szkoły, uczyć się, spotkać się ze znajomymi, bawić się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ma mieć pod tym kątem po prostu luz. A co z tymi obrazkami, które no, bombardują nas w tej chwili z każdej strony, czy to z przekazów telewizyjnych, czy z internetu, a tak jak już wspomniałeś, no, każde dziecko ma właściwie dzisiaj tablet, telefon i może do takich treści dotrzeć. Czy powinniśmy mu kazać ograniczyć sprawdzanie takich informacji? Można tak zrobić, natomiast nie wiadomo, czy to będzie skuteczne. Bardziej skłaniałbym się ku temu, żeby ograniczyć dziecku w ogóle dostęp do takiej informacji. Nie mówię o zabraniu tabletu, ale o ograniczeniu dostępu do pewnych stron internetowych. Przykładowo, ostatnio miałem spotkanie, terapię z dzieckiem, które było w pierwszej klasie podstawówki i nuciło mi melodię z serialu Squid Game na Netflixie. Więc go dopytuję, skąd tą melodię zna? No i on mówi, że z serialu. Ja mówię, z jakiego serialu? No, tam powiedział Squid Game. Ja mówię, widziałeś ten serial?
Mówi, tak, oglądałem od A do Z. Ja mówię, jak to się stało? Oglądałeś z rodzicami czy sam? Mówi, wie pan, to jest serial dla dorosłych, więc jak rodzice już poszli spać, to ja sobie włączyłem Netflixa, ściszyłem telewizor, żeby rodzice się nie obudzili i tak oglądałem serial. I to nie jest jeden przypadek takiego dziecka. W związku z tym dzieci są na tyle sprytne, że jeżeli chcą, to o tych informacjach się dowiedzą i dojdą do tego wszystkiego. Ale przykładowo, na przykładzie tego Netflixa, możemy dziecku tego Netflixa zablokować. Treści dla dorosłych zablokować. I to uważam, powinniśmy zrobić. Czy, bo wspomniałeś właśnie teraz o tym, co dzieje się w gabinecie, tak? To znaczy, że miałeś spotkanie z dzieckiem. Czy temat wojny pojawia się właśnie w gabinecie? Czy rozmawiacie na ten temat, kiedy przychodzą do Ciebie pacjenci? Rozmawiam na ten temat. Albo pacjent sam zaczyna, albo ja nawet zaczynam. Z ciekawości zapytać, jakie ma podejście, jak do tego podchodzi, żeby też wiedzieć mniej więcej, czy on się tym przejmuje, czy się nie przejmuje, bo to jednak ma wpływ na naszą psychikę i na nasze samopoczucie w ogóle. No właśnie, jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować? My jesteśmy tu i teraz, wiemy, że nasze państwo nie jest zaatakowane, czujemy się bezpiecznie, natomiast jest grupa osób, która, tak jak zresztą w przypadku rozwijającej się pandemii, tak, która już robi zapasy, przygotowuje się. Jak to traktować? Czy to jest pewien sposób, no można to już uznać za panikę, czy jednak rzeczywiście powinniśmy się przygotować? Jakie zachowanie byłoby słuszne w tej sytuacji? Nie nazwałbym tego paniką, tylko bardziej racjonalnym postępowaniem. Robienie zapasów tak naprawdę nic nas nie kosztuje. Jeżeli zrobimy zapasy i do wojny dojdzie, no to jesteśmy zabezpieczeni. Jeżeli robimy zapasy, a do wojny nie dojdzie, to i tak te zapasy możemy w ciągu najbliższych miesięcy, czy nawet i lat, w zależności od ilości zapasów, przejeść. Więc robienie zapasów wody, robienie zapasów suchej żywności, nic tak naprawdę nas nie kosztuje pod takim kątem straty. Nie stracimy na tym. Niezależnie od tego, czy wojna będzie, czy nie będzie. Także uważam, że to jest racjonalne raczej postępowanie, niezależnie od tego, czy to wojna będzie, czy nie, no bo tego nie wiemy. Natomiast przygotować się nie zaszkodzi. Czyli wychodzimy z założenia, że przezorny zawsze ubezpieczony. Tak, to jest analogicznie, jakbyśmy mieszkali na superbezpiecznym osiedlu, to i tak wychodząc z domu, warto by było przekręcić jednak ten kluczyk w zamku. Chciałabym, żebyśmy tę rozmowę zakończyli jednak pozytywnie, ponieważ za chwilę mamy pierwszy dzień wiosny i tę wiosnę już myślę, że czuć w powietrzu. Wiosna będzie ciepło, będzie się robiło coraz bardziej zielone, no ale z drugiej strony no właśnie te sprawy wydarzeń na Ukrainie cały czas się gdzieś przewijają. Czy jest jakaś recepta na szczęście, na to, żeby mimo wszystko potrafić cieszyć się tą wiosną i tym, co mamy teraz? No, oczywiście, że tak. Receptą na szczęście to jest być tu i teraz. Mieć ogólny pogląd, informacje i wiadomości, nie bombardować się tym codziennie. Wystarczy, powiedzmy, raz w tygodniu dowiedzieć się ogólnie, co się dzieje, jakie są ruchy, jakie są postępy. Natomiast ogólnie być tu i teraz i żyć tak, jakby tej wojny nie było, tak jakby tej wojny miało nie być. Czyli dalej planować przyszłość, skupiać się na marzeniach i być tu i teraz. Korzystać z chwili i z tego, że właśnie jest pięknie, jest pogoda. I korzystać. Bardzo dziękuję w takim razie. Mam nadzieję, że będziemy potrafili rzeczywiście dostosować się do tej recepty i będziemy pozytywnie patrzeć na rzeczywistość, ale oczywiście no, będąc świadomym tego, co dzieje się dookoła nas. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim i Państwem gościem był psycholog Rafał Dryja. Dziękuję bardzo.